Witam serdecznie. Ostatnio byłam w Rossmanie i chodziłam sobie tak patrzeć na nowości w szafach, czy są jakieś. Ale zatrzymałam się przy szafie Rimmela. Żadna nowość. Absolutnie nie. Ale uświadomiłam sobie, że ja w życiu nie miałam żadnych cieni Rimmela. Przynajmniej nie przypominam sobie. A na promocji akurat była paletka. Tego typu. Mini Powder Palette. Nazwa tutaj jest 001. Nie przeczytam tego. Nie wiem, jak to się czyta, ale tu będziecie mieli. Normalnie kosztuje 40 zł 99 groszy, czyli 41 bez grosika. Teraz była w promocji za 19. Ale potem spojrzałam w internecie. Możecie ją dostać już za 15 zł na Allegro. I w różnych sklepach internetowych, też w okolicach 20, 19, 25, coś takiego. Ja byłam pewna, że kupuję paletkę cieni. Później w internecie, jak szukałam cen, okazuje się, że to nie jest paletka tylko cieni, ale wielofunkcyjna, jak to oni to mówią. Dokładnie. A tak, na zużycie jest 24 miesiące. A teraz wam tak powiem. To są cienie, te cztery. Dwa błyski, dwa maty. Tutaj jest toper do ust, ewentualnie do policzków, taki kremowy, a to jest rozświetlacz. I moje pierwsze zastrzeżenie, produkt kremowy między pudrowymi, poważnie? No nie, takiego czegoś się nie robi. Ja wam pokażę na przykład, o, stara paletka moja, dalej tego cienia nie wkleiłam. Tu są pudrowe. Ale tu jest oddzielnie i tu są kremowe. Tak się robi, a nie w taki sposób. Przecież to, jak będziemy używać tych pudrowych, czy z jednej, czy z drugiej strony, no to będzie się na to sypało. Ale dla mnie to i tak nie ma problemu, bo ja raczej nie będę go używać. No nie wiem, chyba, że mi się jakoś bardzo mocno spodoba. A, jest już wymacana, ponieważ ustawiłam się, przygotowałam. Miziam, robię, pierdoła, nie włączyłam nagrywania. No. Geniusz, normalnie geniusz. Ale to pewnie przez tą pogodę. Tak se tłumacz, nie? Tak se tłumacz. Ale nie, ustaliliśmy to przez pogodę burą ponurą. Ale dobra, macamy. Cienie, no nie są jakieś takie super w dotyku. Przynajmniej teraz tego, co wzięłam. Suche są dosyć. Suchawe, ale dobra, jedziemy. Nie będę specjalnie robić, bo tutaj jest raptem jeden. Czekajcie, może. No on nie jest zbyt ciemny, ale mimo wszystko, no powinien jakiś taki... No nic specjalnego. Drugi. No lekko się błyszczy, bo ten jest matem pierwszy. Tutaj jest błyszczący cień. Tyłka nie urywa. Powiem tak. Następne. Znowu błyszczący i mat. Czyli są tak. Matowy jasny, matowy ciemny, błyszczący jasny, błyszczący ciemny. Dobra, teraz jaśniejszy błyszczący. Ten bardzo mi się podoba, bo ma taką chłodnawą nutę. To nie jest typowo szary, to jest taki szaro-oliwkowy z niewielką nutką takiego beżu chłodnego, coś ten deseń i tutaj ten. A, to jest ciepły, pierwszy. Ten wydaje mi się, że jest tak na pograniczu neutralno-chłodny. Ma niby brąz, ale ma podtony takiego lekkiego różu, coś takiego. Tutaj wam już opisałam. A ten to taka zwykła... ciemna, mleczna czekolada. Coś ten deseń, dobra. Teraz weźmiemy się za toper. Muszę jeszcze raz wytrzeć porządnie. O. Teraz toper. Powinien być kremowy, ale on jest taki dziwny. Jakby mnie... O, dobra. Jak warstwę trochę taką wzięłam, zdarłam, to już lepiej. Taki... jak taka wazelina. Dobra, tutaj.
No nic za bardzo tutaj go nie widać. Taki mizerny. I rozświetlacz. Też to suchawe jest. I już od razu widać, ten rozświetlacz nie będzie do jasnych karnacji. Dla mnie on będzie bardziej jak cień niż rozświetlacz. No gdzie ja mam go dać na policzki? Dobra, spróbuję. Spróbuję go dać jakąś cienką warstwą. Ale no nie podoba mi się, to jest bardzo ciemny. Znaczy, jako rozświetlacz, bo ogólnie kolor jest bardzo ładny. Brązik, jaśniejszy, który ma minimalną, dosłownie minimalną, taką tonację podchodzącą pod taki rose gold, coś takiego. Taki ciemnoszampański z dodatkiem rose gold. O tak, tak bym go nazwała. Jako cień by mi się bardzo podobał, ale jako rozświetlacz, no to jest ciemny. I przepraszam Was bardzo, muszę to wytrzeć, bo cała się uświnie, znając mnie, malując się. I tak, na powiekach już mam bazę, mam przypudrowane i tak szczerze mówiąc, no to tylko to załamanie, nie? Jedziemy. Nie wiem, jakie są cienie z Rimmela. No, nie przypominam sobie, żebym miała. Uff, dobra, jedziemy. A jak się dotyka pędzlem, ten pędzelek jest w miarę delikatny. Tutaj on się jakoś tak kruszy. Będę bardzo krytyczna. W końcu to jest paletka w regularnej cenie, która kosztuje 41 zł. Więc wymagania powinny być duże. Takie jest moje zdanie. On nie wygląda mi tutaj na taki matowy, matowy. On wygląda z dodatkiem satyny. Minimalnej, totalnie minimalnej, ale tak. Ale ogólnie nie wygląda pudrowo. Tylko, że jest po prostu niewiele widoczny. Zresztą widzieliśmy, że na słoczu on nie był jakiś mocny. Dobra, spróbuję go dołożyć, żeby go było więcej. No, chyba nic więcej się z niego nie wydusi. No nie. Dobra, drugie oko. Nałożone. I powiem wam, no. Nakładał się tak. Sama nie wiem, co mam myśleć. Chmurka jest koloru. Nie wygląda to pudrowo. Prosto się nakładało, bezplamiście, ale spodziewałam się czegoś więcej. Ale dobra, jedziemy dalej. Teraz drugi ten matowy, ten ciemny. I jedziemy. O, tu już o wiele ładniej to wygląda, ale zobaczymy dalej. Ładnie się połączy jeden z drugim, ale zobaczcie, tutaj się osypało, to jest moja wina, niepotrzebnie dawałam aż tyle, bo spodziewałam się, że będzie gorszy, ale zaraz, dobra, zaraz to weźmiemy. I teraz ostrożniej nakładać. Tylko zobaczcie, tu on jaki ciemny jest, a tu. Nałożone i powiem tak. Zobaczcie tu na palcu, a zobaczcie, co jest na oku. Przyznaję, rozcierało się bardzo ładnie, wtopił się jeden cień w drugi. Tego nie można zaprzeczyć. Ładnie w chmurkę się wręcz roztarł. Ale jeżeli się oczekuje takiego koloru, no to niestety nie ma na to opcji. On się nie nabudowywuje, żeby był taki ciemny. On się rozciera do takiego czegoś. Może być to zarówno plus, zarówno minus. Zależy, czego się oczekuje od cieni. I okej, dalej bierzemy ten ciemny, błyszczący.
Przepraszam, a gdzie jest ten błysk? Okej, dobra. Palcem. Spróbuję palcem, bo ja tutaj tego błysku nie widzę. No coś tam się błyszczy. Coś tam delikatnie się błyszczy. Dobra, drugie oko i pójdziemy do następnego cienia. No to bierzemy się za ostatni cień. Nie rozczaruj mnie, bo ty mi się najbardziej podobasz. Proszę. Lepiej niż ten poprzedni, ale też tyłka nie urywa. No, widzicie po mojej minie. Ale spróbuję być obiektywna. Spróbuję. Dobra, teraz dolna powieka. Dolna powieka, ten najjaśniejszy. Kurde, nie widać go. No nie widać go. No coś, jakaś tam różnica jest, ale. Dobra, spróbuję ciemniejszy dać. O, ciemniejszy widać. Minimalnie widać. Dobra, tutaj od ciemnego zacznę. To sobie osyp wezmę, zlikwiduję. To jest nie problem. Bo napakowałam na pędzel. Także to nie jest wina cieni, tylko mój błąd. Okej, teraz ten jaśniejszy. No wewnętrzny kącik, ten jasny. On ma lekką poświatę złotego. Trochę inaczej wygląda niż na słoczu. Na razie tak to wygląda. Dokończę makijaż oczu i zajmiemy się resztą. Skończyłam. Podsumujemy na koniec, co ja myślę na ten temat. Teraz zajmijmy się tym toperkiem. Tak jak je leci. Wiecie co? Wybyło mi wszędzie pędzelki jakieś, jakiekolwiek, które mam do ust. Wzięłam taki z Inglota stary do korektora. Nie wiem, gdzie są. Fakt faktem, ja nigdy ich nie używam. Nie lubię. Ale spróbujmy najpierw tym. Nie. Dobra, teraz tak. Tym pędzelkiem ni cholery nie dało rady. Nie za bardzo, sami widzieliście, palcem lepiej. Nie wygląda to brzydko, ale jak na produkt kremowy, nie jakoś super kremowy, to taka suchawa ta wazelina. Po prostu tak jakby do wazeliny napakowali bardzo dużo cienia do tego stopnia, że on jest aż taki suchy. Tak pod palcem czuję. Z doświadczenia wiem, bo też kiedyś takie coś, eksperymenty takie robiłam, takie, no próbowałam tak robić. I to wychodziło mniej więcej to samo. Do wazeliny nałożyć skruszonego, nie wiem, cienia, czy tam takiego sypkiego cienia i podobna konsystencja. Na ustach nie powiem, mimo tego, muszę być obiektywna, nie lubię złota, ale ładnie to wygląda. Ładny jest połysk. Nie wygląda to sucho, ładnie błyszczy, ale no, uczucie takiej suchości mam straszne. Nieprzyjemnie jest.
Fakt, że mi moje usta się bardzo szybko przesuszają, może dla mniej wymagających by się nadawało. A teraz obawiam się tego. Najpierw wezmę malutkim pędzelkiem i spróbujemy. Trzymajcie kciuki. Znaczy, może na lato by się nadał, ale w tej chwili to nie wiem. Złotawą poświatę mam. Ja zawsze tak o tu biorę. No błysk jest. Spod tonem złotego jest ten błysk. Czyli dla mnie tylko na lato do zużycia. Jest spory ten błysk. Trzeba przyznać. Dla ciemniejszej karnacji, która lubi błysk taki złotawy, będzie to ładne. Coś ładnego. Dobra, z drugiej strony. Ale to musi być ciemniejsza karnacja, no bo jednak takie blade. No nie, no nie. Ale jest też drugi odcień tego, co prawda wtedy nie było, bo tam później jak w internecie patrzyłam, one są takie bardziej brązy, wpadające w taki delikatny fiolecik. I rozświetlacz jest też taki bardziej, taki jasny szampański. To wtedy ten, to by bardziej mi odpowiadało, to bym wzięła, ale no niestety była tylko ta. A stwierdziłam, muszę spróbować. No mogłam przez internet, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, po ile, co i jak. Muszę to rozmazać, dla mnie jest zbyt złote to. Ale, no, trzeba przyznać, rozświetlacz, jeżeli komuś kolorystyka pasuje, to jest intensywny, fajny. Tylko mnie, akurat mi kolorystyka średnio pasuje. To zbyt suche uczucie. Może gdyby dołożyć na jakiś delikatny błyszczyk, to wtedy by było inaczej. Albo na to dać błyszczyk. Mam przezroczysty błyszczyk. Cholera, nie mam przezroczystego błyszczyka. Wiecie? To jest olejek. No nie mam. Niestety nie zrobię tak, bo nie mam. Mam wszystkie z jakimś kolorem lub brokatem. Ale dobra, teraz jeżeli chodzi o cienie. I tutaj powiem tak. Kupiłabym paletkę z jakiegoś Chińczyka w podobnych kolorach, to osiągnęłabym taki sam efekt. Nie musiałabym wydawać 40 zł, czy tak jak w moim wypadku 20 zł. A w Chińczyku kupiłabym za tą paletkę za ile? Za parę złotych. Góra za naście. Ale. Oj, poproszę. Muszę przyznać, że te cienie blendowały się totalnie bez problemu. Fakt, nie są te same kolory, które tutaj. Tutaj są ciemne te kolory, na oku to wygląda w stosunku do tego, co jest w palecie, bardzo jasno. Ale te cienie nie zrobiły żadnej dziury, nie zrobiły żadnego takiego czegoś, bo czasami jest taki, pacniecie cień i go ciężko później jest rozetrzeć. Nie, tu absolutnie tak nie ma. To będą dobre cienie dla kogoś, kto nie ma wprawnej ręki, bo tutaj sobie krzywdy on tym nie zrobi, bo te cienie się naprawdę bardzo, bardzo fajnie rozcierają. Ja wiem, że tak często się mówi, na przykład ja tak słyszałam nieraz na kanałach jakichś youtuberek, które mówią, widać, ewidentnie widać, że ta paletka jest do dupy, dosłownie do dupy, ale nie, to będzie dla takich srakich, jakieś tam teorie prawie że spiskowe wymyśla. No, tutaj nie będę was czarować. To rozczarowała ona mnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o to, jakie są błyski. Ja lubię coś bardziej intensywnego, chociaż raz na jakiś czas takie coś też używam, więc będę je używała. Nie to, że rzucę w kąt. Nie. Chociażby ze względu na te maty. Maty mi się bardzo podobają, żeby stosować je naprawdę. No wiem. Ja pierdzielę. Tych matów z Omnia Botanica nie cierpię. Tu są maty świetne. Tu mam błyski świetne. I będzie paletka idealna, jak tak zrobię. No. Ja. Dobra.
Ale dobra, nie o tym miało być. Znowu, jak zwykle, swoje dygresje. No sorry, no przepraszam, naprawdę. Ale tak, wracając. Jeżeli ktoś nie ma wprawionej ręki, chciałby delikatne brąziki, to jak najbardziej ta paletka jest dla niego. Jeżeli ktoś jest już wprawiony i jak chce, żeby był, jak jest pigment, to ma być pigment i tak dalej, absolutnie nie. A jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, jak no, te błyski nie są intensywne, ale to są błyski, które są do bardzo dojrzałej powieki idealne. Nie są nachalne, nie jest to tafla, one wręcz tak ładnie wygładzają. Zdarza mi się czasami już teraz, no wiadomo, wiek swoje robi, że jak takie bardziej intensywne błyski nałożę, to widać, że ta powieka mimo wszystko jest taka starsza. To widać. Tutaj tego nie ma. Jest delikatny błysk, powiedziałabym taki biurowy, a przy okazji powieka jest taka wygładzona przez te cienie. Nie ma takiej pudrowości, no ale coś za coś. Te błyski nie są intensywne. Tym nie zrobimy wieczorowego makijażu. No nie, no przynajmniej ja nie zrobię. Chyba, że ktoś takie delikatne makijaże traktuje jako wieczorowe, no to wtedy owszem, tak. No, widzicie sami, są plusy, minusy tego, jaka to jest paletka. Zależy, kto czego oczekuje. Ja ją będę sporadycznie używała, zwłaszcza, że w szybkich makijażach, kiedy będę się bardzo spieszyła i będę chciała mieć jakiś tam w miarę efekt, to ta paletka na takie 5-minutowe makijaże idealna, bo się rozciera momentalnie. Ja Wam tutaj chrzanie, chrzanie i chrzanie, a nagranie ma 20 parę minut. Więc, a pewnie jak przytnę, to jeszcze mniej. W każdym razie serdecznie polecam komuś, kto nie jest wprawiony, komuś, kto już ma dojrzałą powiekę, komuś, kto nie lubi zbyt dużych błysków, dojrzałą i bardzo dojrzałą, zaznaczam. Kto nie lubi intensywnych błysków, tylko coś delikatnego, to tak, będzie zadowolony. Jakość nie jest zła, naprawdę nie jest zła. Co prawda, mi się wydaje, że Rimmel jest taką, nie? Bardziej chyba firmą, która stawia na bardziej dojrzałe. Przestaje chrzanić, przestaje. Serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli traficie w promocji, to warto się skusić. Summa summarum. Tylko nie nastawiajcie się na super pigment, super błysk, ale na szybki makijaż. Na pewno. Bo będzie to ciach, ciach. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmiku, o ile obejrzycie się do końca. Pa, pa!